No. Sorry mordy, ale nie miałem czasu wkręcić całego grow vloga. Sprawa stała się już sama. Badajcie. Elegancio. Ale my dzisiaj nie spotykamy się z powodu tych dziewczynek, już dorosłych, bo one, moi drodzy, idą do ścinki, tylko, pamiętacie to? Zobaczymy, czy się wykluły. Zapraszam. Brokoli! No mam ci godą. Czy podkręcimy im na fulla? No, teraz to daję. Ale naprawdę to jest potężne światło, mordo, nie? I ten wind też. Fest głośno to chodzi w ogóle. Głośno, ale też jest większy niż ten Mars. No spoko. To idzie na zewnątrz, tu. I potem to wszystko wydupiemy sobie na dwór. No i będę musiał najprawdopodobniej, rura będzie jeszcze, stamtąd będą szły rury, żeby do namiotów jednego, drugiego i trzeciego, bo to pomieszczenie nie jest klimatyzowane. Ono może być w lato tutaj fest ciepło. Nie ma tu takiej dużej rotacji, więc trochę się obawiam, żeby tu była dobra rotacja. No ale powiedzcie mi sami, może są jakieś spece. Żeby mieć punkt odniesienia, no to jest ten namiot duży, 1,5 na 1,5. Tam stoją piłkarzyki, więc wydaje mi się, że bez problemu, nie? Że jest tu wystarczająco świeżego powietrza, żeby było git. Nie wiem, dowiem się po tej serii. Kajte pestki. Otwieramy je. Minęły jakieś 3-4 dni, więc zaraz sobie do tego przejdę. I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, wdupiamy je do ziemi, no i będziemy robić sobie szteklingi, sadzoneczki. Wiecie, że w Niemczech można klony normalnie sprzedawać już. Można normalnie automaty kupować, gotowe klony automatów, nie? A tutaj jestem oczywiście na uprawie Richtli Stoff CBD. Tamten cały pokój jest już wykoszony, za chwilkę wam pokażę. Natomiast te rośliny jeszcze potrzebowały chwilę. No i przynieśliśmy tutaj, nie? Szczególnie ze względu na fakt, że mamy tutaj trzy takie troszeczkę inne. No i mam nadzieję, że z tych pestek, co mam, też mnie się coś takiego trafi, nie? Badajcie. Bo to wszystko ładnie, zielone. Ta w ogóle to była jedna z większych z całej uprawy, tamten badyl. Ten cóż, jak tylko wyschnie, moi drodzy, to będzie oczywiście... Link znajdziecie w opisie, bo chłopaki też uruchamiałem hurt, no ale patrzcie tu. One są całkowicie inne, takie lekko fioletowe. Bardzo ładnie wyglądają. Fest sexy. Czekajcie, iPhone'a wezmę. Bo iPhone'ik to też zawsze pokazuje makro, ma przekozackie. Badajcie to. Widzisz to? W ogóle obejrzyjcie sobie wywiad na takim kanale LMC. To jest bardzo fajny kanał amerykański. Ogólnie o weedzie, historie różnych marek, historie podziemia amerykańskiego. No i ma wielki wywiad z Bernerem. No i nawet jak Berner dostaje kwiaty, to mówi, że fajnie wyglądają. Po czym zaraz odpala iPhone'a i patrzy przez iPhone'a na kwiaty, bo mówi, że no iPhone jest w stanie wychwycić coś, czego ludzkie oko nie złapie. No i mam nadzieję, że z tych 30 pestek i łącznie 20 roślin trafi mi się też coś takiego, bo wygląda to mega zajebiście, no i potem też to do was poleci, nie? Także one dzisiaj, wyciągam je stąd, lecą do ścinki i tak naprawdę pełna recenzja tego namiotu od Spidera też zacznie się w sumie od następnego vloga, nie? Chociaż może od dwóch jeszcze vlogów, nie? Ale co tu dużo gadać, najbardziej mnie ciekawi, jak ona się sprawdzi, ta lampa, w porównaniu do Perfanda. Bo tutaj jest lampa Perfand LED'a, też 800 i będą dokładnie te same rośliny. Tamten namiot jest troszeczkę większy, co prawda, jak widzicie. Tak więc tutaj wleci 4 albo 5 roślin. Tutaj prawdopodobnie będzie ich 8, ponieważ autopotów mam sztuk 13. I to będzie wszystko na autopotach. I wszystko będzie na nawozach Hezi. O, jak jestem przy Hezi, pamiętajcie, że na Growboxie jest cały czas sezon z Hezi. Na hasło MOPS macie 15% zniżki na cały osprzęt ogrodniczy. I do każdego zamówienia powyżej 100 jest dorzucany jakiś gratis od Hezi. A super witów, tych próbek malutkich sampli jest od zajebania, więc to prawdopodobnie do większości zamówień, do każdego zamówienia prawdopodobnie z hasłem MOPS dostaniecie taką próbkę super wita.
To tyle, moi drodzy, co do tych krzoków. I obczajemy co z pyskami, nie? I wdupiamy je do ziemi. No mają ci go dom. No, troszkę poleciały aż za bardzo miśki. Nie było mnie. Wczoraj tutaj mówi ziomal, że były do wysadzania, no ale niestety byłem w Łodzi. Pracowaliśmy nad festiwalem waszym. No ale myślę, że dadzą radę. Obadamy. Jest ich 30. 30 dwulitrowych tych. Dajemy siebie plagrona. No i zobaczymy, jaka będzie selekcja, nie? No jeszcze na tej wiatki mam tu razy są masakrowe. No ja. No ale chyba już kurwa coś tam w życiu sadziłeś, nie? Ja, ale ja tam coś tam sadziłem, ale były automaty. Wszystko na biotapsach robiłem, czyli dajesz, no, dajesz tablety, nie musisz mierzyć pH, niczego, dobre genetyki, więc takie, no, w sumie debiloodporne, nie? Nie opiepsko, naprawdę. Na dziurę palec. Tego też raczej nie ugniatamy, luźno zasypujemy ziemią, żeby mogły się przebić. Powtarzam zawsze ludziom, to nie jest jakaś fizyka kwantowa i filozofia, to jest chwast, który ci urośnie wszędzie. No i tak, jedna tylko się w ogóle nie wykluła na 30, więc naprawdę zajebiście. Jedna tak troszeczkę się otwiera, więc tą też wciepnę. Widzicie, czasem można tak delikatnie ścisnąć, żeby jej trochę pomóc. I ona już powinna, to jest ta ostatnia, nie? Robota robiona. No i mamy tutaj łącznie 29 doniczek. Wszystko jest w miksie. Plagronum, light mix. Z czego 13 wjedzie do kokosa. 4 wjadą do ziemi na nawozy organiczne. No i oczywiście wybierzemy te najsilniejsze, a te, które sobie nie będą specjalnie radzić, będą gorsze, nie wyrzucę, tylko zabiorę do domu albo gdzieś wysadzę w dziczy. Niech do naturki wrócą. I co, ja bym to lekko podlał, nie? Ja bym tego nie podlewał, ale ja chcę to podlewać. A czemu ty byś się podlewał? No bo chyba to jest wygodne, nie? Mówisz? Wina nie jest super, nie? Bo ona jest mokra. Jak zajebiesz to kurwa, to od razu błoto sobie na dzień dobry zrobisz. Jutro ja zobaczę, jak to będzie przy tej temperaturze, przy tych warunkach. Dobra. Tutaj się sprawowało. Gdyby się troszkę przesuszało, to ja to spryskam. Czyli dzisiaj pierwszy dzień nie podlewamy, a jutro przywożę ród kompleksa i się tym machnie. No dobra, to wszystko wiem. No to co? Stay tuned. Pamiętajcie, że lato z Hezji trwa. Do każdego zamówionka powyżej 100 dociepują jakiś gratis od Hezji. No i to wszystko. Z farcikiem. Yo. No i mamy trzeci dzień. Niektóre już się wykluwają lekko. Raz, dwa, trzy już przyniosłem. Więc wlatują pod lampę. No. Są wszystkie w namiocie. Aha, to trzeba do prądu podłączyć pewnie. Dobrze by było. Dobra. I damy im 20% mocy. Wywiew włączymy też na... No i kończąc mamy tak. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Dobra. No to elo. Stwierdziliśmy, że wyłączamy jednak, bo po cholerę na pierwszą dobę marnować. No to. Drugi dzień jak są pod lampą. Wyszło trochę więcej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7. 7 wyskakuje i zgodnie z tabelą Hezi, bo wszystko lecimy na Hezi, tutaj będzie mineralne, będą nawozy, no to już na sadzonki można dawać niby i TNT, i Root Complex, i Super Vita, i Powerzym. Natomiast no, jestem zdania, że przez pierwsze 2 tygodnie nic nie daje sama woda, ale damy tylko Root Complex na korzenie, bo później je będzie trzeba będzie z tej ziemi obtrzepać, żeby je było jak najmniej i one wszystkie do kokosa wjadą. Więc żeby te korzenie były trochę lepsiejsze i mocniejsze. 2 litry wody, czyli 50 ml na 10, czyli gdzieś 10 na 2. Więc dam niecałe 10 ml. Ta ziemia i tak jest, że jest mocno wilgotna, więc wydaje mi się, że tak troszeczkę wystarczy. Jutro wpadnę, zobaczę. O, jeszcze jedna się wykluła. Patrz, nie pożegnamy się. Znowu byłem przelotem. Trzeci dzień, odkąd pod lampę weszło i tak, wykluła się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, badajcie tam, 2 musiałem wciepnąć, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, o, chyba tą liczę, 18, to już jest ponad połowa. A tej tutaj pomożemy. Coś się uwolnić nie umie. Dobrze. Jest. Dziewczynka. Ta jest najwyższa z nich. Więc dam ją też na środek, żeby miała jak najwięcej tego światła, żeby się nie wyciągała tak. Ona już się wyciąga trochę za bardzo. No. Chudę w tydzień. No proszę Państwa. Ho Michał. No wyklute są już wszystkie. Jedna tamtej pomożemy za chwilę. Jedna nie jest. Tutaj trochę. No i co? Będziemy łapać faworytów, a te już też kurde wychodzą, więc pokrywkę im zdejmę. I wam powiem, że ten system Marsa jest zajebisty. Bo jak sumuję sobie cały proces, czyli od momentu jak one były na wacie, potem wlazły w ziemię, to łącznie trwało to... Ja to policzę i wam powiem, ile to trwało. Ale to trwało dużo mniej. I to już można do doniczki ładować. I myślę, że to jest już ostatnia seria z tych takich wykluwek i będziemy już przenosić je w następnym odcinku, będziemy je przesadzać. No i co? I w tym jest, tak jak powiedziałem, na razie jest tylko Root Complex w tej mieszance i kropelka Super Vita. I lecimy. A te mają zdecydowanie bardziej wilgotno. Tego nie podlewam, ale z racji na to, że te wszystkie na środku dużo lepiej wyszły. Pozamieniamy je miejscami trochę. Lampę podkręcę na 25%. Czyli tak, to mamy 20, 40, 30, jakieś 25. No i elo. Mordo. Brokoli! No mam ci godą.